Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na prezentację gry Heroes of Loot, która jest dostępna na dwóch platformach, iOS oraz Android. Kosztuje około 9 zł. Zacznijmy nową grę. Mamy tu jakby cztery główne klasy postaci, które każda charakteryzuje się inną siłą, magią oraz większą ilością zdobywania doświadczenia. Ostatnim elementem jest dostosowanie jakby poziomów trudności lochów. On jest u mnie aktualnie na zerowym poziomie. Wybieram czarodzieja do naszej rozgrywki. Tak prezentuje się gameplay. Poruszamy się tutaj naszym czarodziejem. Atakujemy przy pomocy wirtualnych przycisków. Musimy pokonać tutaj te duszki, które znajdują się w lochach. Któryś z nich ma dostępny klucz, żeby otworzyć właśnie te drzwi. Jeżeli ich pokonamy, otrzymujemy doświadczenie, jak i zostawiają także złoto. Wszystko to oczywiście musimy zbierać, żeby być lepszym magiem i kupować później ulepszenia bądź przedmioty. Teraz udało mi się odblokować jakby taką ogniową runę, która zadaje większe obrażenia. I udało mi się także znaleźć klucz, który otworzy mi przejście do następnych podziemi. Gra z początku jest naprawdę bardzo prosta i mało wymagająca, jednak później robi się coraz trudniejsza i zginąć jest naprawdę bardzo łatwo. Grafika jest całkiem przyjemna, taka pikselowata, wykonana jakby w pixel arcie. Nadaje to specyficzny klimat tej produkcji. Jeżeli chodzi o sterowanie, to moim zdaniem jest troszeczkę gorzej na tablecie. Te przyciski słabo się coś skalują i nie są one tak przyjemne w funkcjonowaniu, jak na przykład na smartfonie z mniejszym wyświetlaczem. Tam gra mi się zupełnie wygodniej. Tutaj na tablecie musiałem jakby trzymać palce w odpowiednich polach, żeby gra w ogóle prawidłowo zinterpretowała moje ruchy. Wcześniej zdobyłem właśnie poziom, który powoduje mi, że jestem mocniejszy oraz zadaje silniejsze obrażenia. Także inaczej prezentują się moje kule, którymi strzelam. Tutaj mamy sklep, do którego się teraz udam. I możemy sobie kupić jakieś przedmioty, jeżeli posiadamy oczywiście odpowiednią ilość pieniędzy. Jest to drewniana tarcza za 250, jednak ja aż tyle pieniędzy nie mam, tak więc będę musiał zbierać na ten przedmiot. Wszystko jest tutaj praktycznie generowane losowo i to naprawdę bardzo duży plus, jeżeli chodzi o tą grę. Przeciwnicy także pojawiają się jakby w losowych miejscach, nie mamy na to żadnego wpływu. Czyni tą grę naprawdę bardzo niepowtarzalną i każda przygoda, czy to rozgrywka w tej grze jest zupełnie inna od poprzedniej. Nowi przeciwnicy już są coraz mocniejsi, niektórzy z nich nawet potrafią już do nas strzelać. Być może dojdziemy do takiego fragmentu gry, gdzie Wam to zaprezentuję. Na razie jesteśmy jakby w trzecim poziomie lochów. Warto tutaj strzelać tak jakby na oślep, ponieważ nic nie tracimy, a być może kogoś z przeciwników trafimy i go zranimy. Tutaj także mamy dostępny sklep na tym poziomie. Do niego się więc udamy. Możemy kupić napój leczący, tak więc sobie go zakupimy. Przywrócił on mi pełny pasek zdrowia i możemy już opuszczać te lochy i iść do następnych, bo już mamy klucz. Mamy czwarty poziom dungeonów i tutaj są już właśnie ci przeciwnicy, którzy potrafią atakować czy strzelać na odległość. W
Dziwne jest w tej grze naprawdę zachowanie sztucznej inteligencji. Można powiedzieć, że oni się jakby sami tak ładują pod celownik, żeby zostać zabitym. Moim zdaniem może byłoby to troszeczkę lepiej jakoś rozplanować, żeby ci przeciwnicy byli jakby bardziej inteligentni i nie skupiali się w jakieś takie duże skupiska, tylko po prostu byli bardziej indywidualni. Tutaj możemy kupić gema, tak więc także go zakupię, jeżeli mam tylko taką odpowiednią ilość pieniędzy. I ci przeciwnicy są naprawdę bardzo głupi i sami się podkładają jakby pod celownik. Teraz mamy tutaj jakąś scenkę, że udało nam się odblokować kolejny, trudniejszy poziom lochów. I być może na tym już zakończymy ten gameplay z tej gry. Jeżeli chodzi właśnie o minusy, to tylko zaobserwowałem, że przeciwnicy jakby sami pchają się pod celownik, żeby zostać zlikwidowani. No dobrze, i to byłoby na tyle. Zobaczyliście sobie grę Heroes of Loot na platformie Android na moim tablecie. Kosztuje ona około 9 zł. Jeżeli Was ten filmik zachęcił, to gorąco zapraszam do kupna oraz przeczytania tekstowej recenzji na wideotesty.pl i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!